Witam Was bardzo serdecznie po raz kolejny. Tym razem jestem w drodze do Ferrari Warszawa, gdzie odbywa się premiera najnowszego Ferrari 296 GTB. Co nowego? No przede wszystkim nowy design, kompletnie niepodobny do tego z Romy, czy z Ferrari SF90, czy z 812 Superfasta. Jest tam trochę ciekawych retro smaczków, ale też największa zmiana to jest silnik V6. V6 Ferrari, taki jest pierwszy raz od 45 lat, kiedy zakończyła się produkcja Ferrari Dino. Ciekawe jak to będzie. Natomiast jeżeli teraz część z Was się krzywi na pocieszenie, mogę powiedzieć, że samochód ma fenomenalne osiągi. Ma 830 koni, ma napęd na tył, ma silnik hybrydowy, czyli to jest wspomagane przez prąd, ale nadal te osiągi są po prostu jakieś kosmiczne. No ale nic, kochani. Widzimy się na miejscu, pokażę Wam auto, a Wy mi dacie znać w komentarzach, co o najnowszym Ferrari myślicie. Do zobaczenia w salonie. Heja. Więc witajcie w progach Ferrari Warszawa. Oczywiście zaraz na wejściu masa pięknych samochodów. F8 Tributo, kolejna F8 w przepięknym kolorze, takim silnikowym. Kolekcjonerskie auto, wspaniałe. F12 TDF z wolnosącym V12. Ależ to jest agresor. Coś pięknego. Pierwszy raz widzę na żywo SF90 w Spiderze. 1000-konny wóz, wyobraźcie sobie. Możecie obejrzeć test tego auta u mnie na kanale w wersji coupe. Też ciekawy kolor. Tu mamy nowe Portofino M. Zaraz obok ikona elegancji stylu Ferrari Roma. W miejscu, gdzie się normalnie wydaje samochody, widzę, że jest 599 GTO. Niesamowity, fantastyczny, również kolekcjonerski wóz napędzany moją ukochaną wolnosącą V12. No ale przecież ja tu przyjechałem obejrzeć coś całkiem innego. No i zobaczmy w końcu, jak wygląda na żywo najnowsze 296 GTB, GTB Gran Turismo Berlinetta, 296, czyli 2,9 litra, 6 cylindrów, V6 centralnie położony silnik. Kupmy się na razie na designie tego auta, bo no powiem Wam szczerze, samochód wygląda dość elegancko i gładko. W życiu bym nie powiedział, że w tym aucie, które widzicie teraz na ekranie, kryje się tak potężna moc. 830 koni, samochód wygląda dość łagodnie. Z przodu, z charakterystycznych elementów, tutaj mamy wloty w światłach do chłodzenia hamulca, mamy aktywną aerodynamikę, mamy piękny kolor, pewnie jakiś trzywarstwowy dzialo. I ten element stylistyczny, najładniejszy zresztą w tym aucie moim zdaniem, ten tylny błotnik z wlotem powietrza do silnika, który nawiązuje do Ferrari 250 LM z lat 60. Tak samo ciekawy element stylistyczny, cała ta kopuła przeszklona, cała kabina, w której siedzi kierowca z pasażerem. Tutaj ewidentnie mi to przypomina troszeczkę Stratosa, więc bardzo dobre skojarzenie. Samochód kompaktowy, jak na hybrydę, nie jest ciężki, bo waży około 1470 kg. No i co ciekawe, na torze Fiorano jest jedynie 1 sekundę wolniejszy od LaFerrari. Wyobraźcie sobie, robi czas 1:21. Tył samochodu na dole karbonowy, funkcjonalny dyfuzor. Tutaj dużo siatki, bo mi to wszystko ma służyć chłodzeniu silnika. Charakterystyczne, nie wiem czy udany element designu, ale tutaj mamy centralnie poprowadzony wydech w takiej budowie. No i światła, które zrywają z tradycją już totalnie, bo w SF90 w starszym bracie tego auta mieliśmy światła już oczywiście nie okrągłe, ale kwadratowe z daleka. Przypominały ten kształt tutaj. Bardzo, bardzo nowoczesne światła. No i centralnie przy odpowiedniej prędkości z tego miejsca wysuwa się spoiler. Więc tak wygląda najnowszy designerski pomysł od Ferrari. Wejdźmy sobie tam jeszcze dookoła. Przy okazji pokażę Wam koła. Koła 20-calowe z oponami
Michelin Pilot Sport 4S. Opcjonalnie wiem, że można tutaj wziąć pakiet torowy Assetto Fiorano i można nawet zainstalować na tym aucie Cup 2R, czyli najagresywniejszą oponę z homologacją drogową od Michelin. 305 z tyłu, 20, tak jak wspomniałem. Hamulce karbonowo-ceramiczne w standardzie. Shieldy Ferrari, za które na pewno trzeba sporo dopłacić. Fajnie to wygląda. Opcjonalnie można wziąć barwy historyczne, takie malowanie, zapewnie kolosalne pieniądze, ale powiem szczerze, taki czysty, gładki design, brak tych dodatkowych pasków, mi się akurat w tym aucie bardzo, ale to bardzo podoba. Osiągi samochodu? No kompletne szaleństwo. 7,3 sekundy do 200, a przypominam, że to jest napęd tylko i wyłącznie na tył, bo w SF90 mamy jeszcze silniki elektryczne z przodu. Tu jest tylko i wyłącznie silnik elektryczny z tyłu, który wspomaga silnik spalinowy. No i do 207,3 sekundy bodajże. Kompletne szaleństwo. Prędkość maksymalna tego auta to 330 km na godzinę, więc takie baby Ferrari, niby V6, ale no spodziewajcie się, że to będzie po prostu potwór. Jest front? Ani bagażnik, ani maski. Zaraz koledzy podłączą samochód do prądu dokładnie. Mimo, że się całą noc ładował. Dobrze, słuchajcie, także na razie nie mam prądu, ale mogę wam pokazać, jak wygląda wnętrze 296. I od razu na pierwszy rzut oka tutaj nie ma akurat pakietu Assetto Fiorano, ale widzimy, że drzwi wykończone w karbonie. Opcjonalny, pewnie dość agresywny, karbonowy fotel. Wygląda to bardzo ładnie. No i tak naprawdę to jest środowisko mega, ale to mega podobne do Ferrari SF90, którym miałem okazję ostatnio jeździć. Kierownica jest w zasadzie identyczna, jest na niej masa touchpadów, tego nie widać, ale tu są różne funkcje jazdy, na przykład e-mode, czyli tryb elektryczny, w którym można przejechać 25 km, jest tryb qualify. Jest też na szczęście klasyczne manettino, tutaj mamy, tak dokładnie, tu mamy tryb na przykład SCO, gdzie można sobie całkowicie wyłączyć trakcję. Tryb race, pewnie tryb strada, już dokładnie nie pamiętam. Ogromny wyświetlacz, 16-calowy, za tą karbonową kierownicą, no i fantastyczny shift light tutaj na górze. Wnętrze bardzo cyfrowe, jest opcjonalny wyświetlacz dla pasażera, na którym może obserwować prędkość i obroty silnika. I ta pionowa tylna szybka, przez którą akurat silnika nie widać, ale to będziemy mogli zaobserwować sobie z zewnątrz. Ten element skrzyni biegów, gdzie pokazuje się grafika w zależności od tego, co tam sobie wybieramy, no to ma nawiązywać do tych starszych skrzyń Ferrari, tak zwanych open gate'ów, czyli skrzyń z prowadnicami, gdzie trzeba było być bardzo precyzyjnym przy zmianach biegów. Tutaj biegi możemy też zmieniać ogromnymi karbonowymi łopatkami, także dużo skóry. Piękny design foteli, one naprawdę wyglądają fantastycznie, są wygodne, ale i agresywne zarazem. Natomiast no, język designu w środku zdecydowanie wspólny z Ferrari, Romą, czy ze starszym, mocniejszym bratem z SF90 Stradale. Tak wygląda komora silnika. No Ferrari słynie z tego, że tworzy jedne z najpiękniejszych komór. No i tak samo tutaj mamy masę karbonowych elementów. Ta V6 jest położona niezwykle nisko. Tam pod spodem też gdzieś znajduje się silnik elektryczny. Łączna moc tego zestawu to szalone 830 koni mechanicznych, około 660 koni z silnika z dwoma turbinami. Te kontrozwarcia cylindrów to jest 120 stopni, tam po środku znajdują się turbiny. Natomiast moc silnika elektrycznego to jest około 170 koni i zasięg na samym prądzie w przypadku Ferrari 296 GTB wynosi około 25 km. Jeszcze jedna rzecz a propos silnika w tym samochodzie, to jest ciekawe, mimo że jest uturbiony, on się kręci do 8,5 tysiąca obrotów, a moc maksymalna, czyli 830 koni, pojawia się dopiero przy 8000, wyobraźcie sobie. Moment obrotowy też wysoko, więc ten samochód, pytanie jak będzie jechał z dołu. Moment obrotowy maksymalny 740 Nm, powyżej 6000 obrotów.
To by było na tyle z Ferrari Warszawa. Jestem ciekaw waszego zdania na temat 296 GTB. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba najnowsze Ferrari z silnikiem V6 w hybrydzie. Widzimy się przy jakimś innym ciekawym, nietuzinkowym aucie, a ja jadę oddać auto prasowe, za którym, cholera, no, będę tęsknił. Trzymajcie się, pa.